One Man Show. Cześć, nie ma w sporcie dni wolnych, luźnych. Bierzemy sobie taki przeglądzik i od razu wiadomo, o co chodzi. Tak, po pierwsze, szczęsny pod ostrzałem. I tak sobie myślę, że ten to ma farta, bo będąc rezerwowym gościem przeszedł do klubu, który co chwila walczy o coś ciekawego, a to Mistrzostwo Włoch, a to w Lidze Mistrzów i to. I to proszę, dzisiaj z Barceloną, co oznacza po prostu, mówiąc, kiedyś był taki dowcip, uczeń idzie na zakończenie roku szkolnego i mówi tak sam do siebie, jeszcze tylko raz wpierdoli wakacje. No więc są mniej więcej to, co czeka dzisiaj szczęśniaka. To właściwie nie ma opcji, ponieważ nie dość, że ten Suarez z Messi, to jest Neymarem, to jeszcze Messi ma wrócić, bo gdzieś tu czytam, że ma mało minut, czyli musi trochę się rozegrać, tak, żeby się trochę u kości nie zastały. No więc trochę dzisiaj pobiega, jak Messi biega, to coś tam gdzieś tam tryknie. Czy z metra, czy z 20, wszystko jedno. Czy z lewej, czy z prawej, gdzieś tam wsadzi te swoje krótkie nóżki. Ja zresztą myślę, że jakby miał normalne nogi, to nikogo by nie kiwnął. Tak samo jakby Garincha nie miał krzywych nóg, to by nikogo nie przedryblował. No ale dobra, no jak tylko patrzę tylko na wtorek, co nie znaczy, że nie pójdę spać, to jest oczywiste. Wszystko jest dla ludzi, zwłaszcza jak będę miał z kim, nie? No dobra. Więc patrzę sobie tylko na taką małą grupkę. Barcelona-Roma. No wiadomo, Barcelona wygra. Czeka jestem kursików. No ale bo to właściwie jest chyba jeden za jeden, nie? Barcelona-Roma. Barcelona i tak ma awans, no ale wiadomo, gra się nie tylko dla jakiegoś awansu. A w drugim meczu, proszę, może wyprzedzić Romę, czyli z miejsca awansującego, i Leverkusen, i Batę Borysów, i Białorusini, no to by były jaja, jakby z tej grupy poza barcelońską, że tak powiem, z tego całego dziadostwa wyszła drużyna białoruska. Ciekawe, czy dalej był nas opowiadano, jak to na Białorusi jest nędza. Moim zdaniem jest tam dokładnie to samo, co u nas na Podlasiu, tylko trochę spokojniej i nie ma bezrobocia. Dobra, dlatego Białorusini, jak już tak nie emigrują do Polski, nie wiem, czy zauważyliście, w ogóle jakoś tak się nie garną. Ukraińcy owszem, jasne, ale Białorusini niekoniecznie. A o Białorusinki czasem, no ale są dość liczne dziewczyny i one wiadomo, pędzą tam, gdzie są ładniejsze ciuchy. No pod względem mody jesteśmy jedno przodu. Dobra, ale tu powiedziałem o tym Rzymie, że on może dzisiaj naprawdę straszną rzecz zawalić, no bo tak, Batę wygrywa, Batę wchodzi, znaczy wchodzi kolejkę przed końcem, ale wyprzedza w tabeli, to jest już klucz. No i Leverkusen wygrywa, przechodzi Romę. Szczęśniak ma dzisiaj naprawdę tę ciężką sprawę. No i dobra, potem patrzymy na następną tabelkę. Tak będziemy sobie lecieli. Bayern, wiadomo, wchodzi. Olympiakos pewnie też wchodzi. Natomiast Arsenal dzisiaj się żegna. No wprawdzie gra z Dynamem, Zagrzeb. Każdy ogrywa to Dynamo. No każdy, poza jednym meczem. Ale pożegnanie Arsenalu. No i to jest to powiedzenie o tym Węgierze. To Mourinho ładnie powiedział, że ten Węgier tak kłóci się z sędziami. Obraża wszystkich. Piłkarzy cały czas kupuje i wymienia jak szalony. Co on tam jeszcze robi? Aha, nie zdobywa żadnych trofeów, no poza Pucharem Anglii, tu mu się trochę pomerdało Mourinho. Nie zdobywa żadnych trofeów. Dla Mourinho trofeo to jest Champions League albo Mistrzostwo Anglii, albo w ogóle Mistrzostwo Hiszpanii z najlepszym wynikiem, Mistrzostwo Włoch i tak dalej. No więc nie zdobywa żadnych trofeów, kłóci się z sędziami, w ogóle wszystko robi najgorzej. Odpada z Ligi Mistrzów, a jest wciąż uważany za wielkiego. No tego Mourinho nie może przeboleć. Ja muszę powiedzieć, też mnie zastanawia ta fascynacja Węgierem i szkoda, że tam na przykład Klopp nie poszedł. Byśmy wiedzieli, na co stać Kloppa i na co stać Arsenal. Już z nowym stadionem, czyli bez długów. Dobra, potem mamy tak. Porto, słuchajcie, grupa, która mnie najbardziej interesuje. Dzisiaj grupa C, tak zwana, mianowicie C jak Chelsea. C jak Chelsea, to jest nawet skrót, jest chyba CFC, tak? No tak, Chelsea Football Club. Więc CFC. Nie FC, tylko CFC.
No więc chodzi o to, że Chelsea aż, słuchajcie, do Tel Awiwu leci. Ja tam raz aferę zrobiłem, prawie tak jak ten Bułgar, jak ten Polak w Bułgarii. Pytała mnie kobieta, czy sam pakowałem walizkę, powiedziałem, że nie, jak pytała, a kto, to że nie znam, to się, a to jest, jakie tam się zamieszanie zrobiło. W Izraelu lepiej na lotniskach nie żartować. No więc ten, no więc lecą do Maccabi. Jak wygrają z tym Maccabi, a to takie oczywiście wiązane, a Porto ogra Dynamo Kijów, co bardzo możliwe, bo Porto to wszystkich tam ogrywa. Jeden remisik tylko, no to Chelsea już po 5 kolejkach już wychodzi z grupy. Tam oczywiście jest tam trochę tam śmieszne, że te drużyny, które się bardziej męczą w grupach, to trafiają na silniejszych przeciwników, czyli powiedzmy jest większe prawdopodobieństwo wejścia na Barcelonę, ale no Mourinho nie z takimi sobie radził. No więc tak, no więc dzisiaj Chelsea by sobie zaklepało miejscóweczkę w 16. No i w ostatniej grupie, no to już nudy na pudy, bo wiadomo, że wejdzie Zenit, tak? Zenit bez porażki, bez remisu, idealnie. I ten, a kto? A co ciekawe, tam jest ten trener Villas-Boas. To jest taki gościu, którego wzięli jako cudotwórcę do Chelsea, potem go szybko wykopali. No się okazuje, że poszedł do gorszego klubu, a ma lepsze wyniki. No to są jaja rzeczywiście, czyli trener to... Przede wszystkim fart, nic więcej. No dobra, te mecze już 6, no nawet wam nie będę mówił, ale jutro to jakieś takie sieroctwo pełne, bo takie kluby, które mnie w ogóle nie interesują. Poza tym, że jedna grupka jest, no tam Real wejdzie, wiadomo, PSG wejdzie. Ten. Jest jedna taka grupka, w której też jest taki bałagan kompletny, prawie jak tam z tymi Białorusinami i z Romą. Mianowicie United 7 punktów, PSV 6, Wolfsburg 6 i CSKA Moskwa 4. Tego CSKA też nie można skreślać. No więc to jest jedna grupka. Grupka taka śmieszna. Nie wiem, dlaczego ona się nazywa grupka B. No dobra, niech się nazywa grupka B. Zaraz kupimy, bo jest, już robi się pogoda. Taka pogoda się robi, że dzieci zaczynają chorować, a także ludzie starsi. No dobra, potem Juve, City wejdzie, Juve wejdzie. No to, a Sevilla oczywiście wiemy, że to. Sadutko, czytamy tutaj tekst o Bayernie. Powiem wam tylko tyle. Sorry, że ja tak o Lidze Mistrzów, ale podobno się wszyscy tak tym pasjonujecie. Wszyscy w Polsce, ja się nie pasjonuję, ale no, wypada czasem zrobić jakąś zmianę. Więc ten, że mówi tutaj prezes Bayernu, że na święta Bożego Narodzenia dostaniemy niespodziankę, albo przyjemną, albo koszmarną, ale przynajmniej wiemy, że coś będzie pod choinką. No i ten Rummenigge mówi, że Guardiola za później określi, czy zostaje w stolicy Bawarii. No ja tak powiem krótko, że jest mi to obojętne, bo tam są goście samograje. I jest mi to zupełnie obojętne. Zdaniem lokalnych reporterów, czyli tych akurat dziennik Abendzeitung. Abend, czyli dobry wieczór, jakaś popołudniówka, dobrze, czyli plotkarska. Szefowie Bayernu są przygotowani na odejście Guardioli, a następcą zostałby wtedy obecny członek zarządu Bayernu Matthias Sammer. Sammer, no niegdyś świetny zawodnik, enerdowiec w ogóle, ale tam enerdowcy w ogóle w Niemczech rządzą, no już tam Merkelowa, czyli Makrela też jest enerdówką, córką księdza zresztą. No więc ten Sammer tylko był inny, bo był rudy, był cały rudy. A teraz jest łysy, ale nigdy się nie śmiejcie, pamiętajcie, z łysych, bo kiedyś tak się śmiano z dziennikarzy, był w TVN-ie Marcin, kolega mój zresztą, Marcin Pawłowski, sympatyczny, mój nasz wychowanek z Nowego Świata jeszcze, pamiętam jak mu kiedyś doradziłem, żeby pierwszą pensję przepił i uczynił to z fasonem i z kolegami, takie były kiedyś zwyczaje. No i potem Kamil Durczok, obaj byli łysi, no i wszyscy zaczęli się śmiać, że jakaś nowa moda u prezenterów wiadomości się pleni. No i okazało się, że Marcinek niestety nowotwór i chemia, a Kamil Durczok, czego by nikt nie przypuszczał, w tym samym czasie nowotwór i chemia. Także nie śmiejcie się nigdy z łysych.
a tym bardziej z łysych kobiet, to naprawdę nikt nie łysieje tak na, jak to się mówi, na ten. Ale mówię, nic mi o zamierze nie wiadomo, ja tylko to takie, taka przystroga, żeby nigdy nie oceniać tak samo, jak czasami łatwo ocenić, że ktoś ma wielki brzuch, a nie wiadomo, czy to nie jest skutek poważnej bardzo, bardzo choroby. Dobra, no i tak was nie wychowam, więc to jest daremne moje gadanie. Proszę, pełne wsparcie dla Rafy Beniteza, czyli prezes Perez powiedział, że Benitez poprze czasy i tak dalej, no ale tu media mówią, że to samo mówił o Ancelottim, a potem go wywalił, więc to never say never, więc ten, no ale przynajmniej na razie ma to uspokoić sytuację, co my tu mamy, Real sobie zagra za chwilę, słuchajcie, z kim on sobie zagra ten Real, bo, a proszę, w Doniecku zagra, czyli w Kijowie, to taka nowa ta jest. W Doniecku, czyli w Kijowie i się na pewno sytuacja uspokoi. Ja z Barceloną w końcu nie pierwszy raz przegrali, to już można powiedzieć, że oni są w Madrycie zahartowani. Dobra, a tu jest tak, a propos jeszcze meczu Barcelona-Roma. Zespół Polaka od 5 lat nie wygrał na wyjeździe, no niezłe ja. Niezłe ja. Dobra, Kamil Grosicki chce grać w pierwszym składzie, wiadomo, każdy by chciał grać. Zwłaszcza, że to jest parę groszy więcej. Mówi, że być może przejdzie do Bundesligi, bo ma dobrego menedżera. A patrzcie, to już nie zależy przechodzenie z klubu do klubu od naszej gry czy formy, ale od obrotnego menedżera. Czy po prostu ma odpowiednie numery telefonów i wie z kim się podziałkować. To już jest moja prywatna całkiem sugestia, a bardzo możliwe, że insynuacja, ale menedżerowie tak działają. A ten, który się nie umie dzielić, no to zazwyczaj nikogo nie umie nigdzie ulokować, bo większość tych transferów, no to jest okazja, żeby dorobić się. Ja powiem szczerze, nie wiem, jak ja bym się zachował, jakby ktoś mi nagle 100 tysięcy, 200 tysięcy w walucie proponował. Tyle o sobie wiemy, na ile zostaliśmy sprawdzeni, tak? Mówił jeden mądry ksiądz. W każdym razie u Grosickiego jest jedna dobra, fajna wypowiedź, ale jest to cytat z Krychowiaka. A propos, to jest po zamachu w Paryżu i tak dalej, że może się boi o bezpieczeństwo. Na pewno siedzi to w głowie, ale staram się o tym nie myśleć. Na szczęście Francja wzięła się za walkę z terrorystami, bo tak dalej być nie może. I teraz jest tutaj ten fajny koniec, znaczy fajny. Sytuacja jest niefajna, ale wypowiedź jest fajna. Krychowiaka. Francuzi wpuścili imigrantów do siebie. To jest akurat dla was, tych, co by chcieli ich gościć. Francuzi wpuścili imigrantów do siebie i, jak powiedział chyba Grzesiek Krychowiak, dali im palec, a oni odgryźli całą rękę. No i proszę, no i proszę. Dobra, tu mamy tak, takie zaszłości, sorry, że tak noszę cały czas tego, ale ja wolę się naturalnie zachowywać. Natomiast zaszłości ligowe, te mecze poniedziałkowe zawsze mnie irytują, bo o nich zapominam, a potem sobie przypominam, jak wieczorem jakieś lecą wiadomości. Otóż Krakowia Lechia 3-0, co tu jest ciekawego, że trzeci mecz kolejny Lechia przegrywa i traci 3 gole, a słuchajcie, na skład Lechii, to jest naprawdę, to już Adam Nowaka mógłby się już uspokoić. Mianowicie tak, w Lechii Gdańsk, można powiedzieć, że do pół reprezentacji Polski grało, bo grał tak, grał Peszko, grał od pierwszej minuty, cały prawie mecz 85 minut, Mila, grał, słuchajcie, Borysiuk, czy grał Borysiuk, patrzymy, a nie, a grał, oczywiście, że grał, proszę, cały mecz grał Borysiuk, o dziwo nie grał całego meczu ten, który dał wywiad wczoraj, taki długi, nudny, czyli Wawrzyniak. On grał dopiero od 69 minuty, gdy było 1-0. Widocznie wszedł jako do ataku. A ten, ale już po minucie pobytu Wawrzyniaka na boisku padła bramka na 2-0. Proszę. Po minucie. Dobra. No i ten. I są różne wypowiedzi. Tu są ciekawe. No, ten mecz podobno załatwiła czerwona kartka dla Maka. Tam w 6 minucie. Kopnął Deleu. Ten Mak, którego tak strasznie chwalono. No i trener von Hessen strasznie się na niego zajeżył, powiedział, że to jest bezmyślność, to siam, to tam, to wam to. No i w ogóle wyszedł, już nie chciał na żadne pytania odpowiadać, no ale wydaje mi się, niedługo się już nie będzie musiał męczyć, bo widać, że tutaj to ten zespół nie gra. On się być może zasugerował tymi kadrowiczami, ale no jak to się mi nazwiska nie grają. Nazwiska to najlepsze są, wiecie gdzie, na nagrobkach. No i ten Maric, ja tu cały czas się śmieję, bo on jest zachwalany, o Jezu, jakie to świetne bramki.
bramka się wreszcie trafił Lechii. Ja myślę, że w ostatnich 20 latach Lechia nie miała gościa, który więcej goli wpuszczał. I to takich zupełnie banalnych. Natomiast różne są tutaj wypowiedzi, ale najciekawszą to znalazłem w necie. Mianowicie trenera Jacka Zielińskiego, który po meczu powiedział, że wszystkie, całe to gadanie, pisanie o kapustce jest grubo na wyrost. No i to mi się spodobało, grubo na wyrost, bo z kapustką jest coś takiego, że kapustka się nie przewróci i mówią, o świetna, fantastyczna akcja. No, jeszcze kapustce troszeczkę brakuje, ale dojdziemy do niego. Musi wiedzieć, że im będzie większe nadzieje rozbudzał, tym bardziej ostrzej będzie oceniany. Normalka, natomiast do kapustki jeszcze dojdziemy. Na razie powiem tylko, że w młodzieżowcach wyprzedza go w klasyfikacji przeglądu Radosław Muraski, Piast Gliwice. Nawet w tabeli go wyprzedza. No i cóż tu my jeszcze mamy? Cóż my tu... A dobrze, Maricia nie ma wreszcie wśród bramkarzy w tej czołówce. W tych, ale co tu mamy? Nikolić wszędzie. Oprowadzi Nikolić przed Cetnarskim. A propos tego meczu, Cetnarski brameczkę walnął na 2-0. Wczoraj była w przeglądzie, tak było takie dobre zestawienie Cetnarski-Mila. I patrzcie, jak to często jest, że lepszy jest w cieniu gorszego, albo ten bardzo dobry jest w cieniu tego bardzo słabego. Mówimy o dyspozycji w tej rundzie. Było zestawienie Cetnarski-Mila i tam powiedzmy gole 6-0. Mila 0, Cetnarski 6, teraz 7. A Mila został na zerze. Asysty. Cetnarski miał 6, Mila 0. To tylko po rundzie jesiennej, tak zwanej, bo teraz mamy wiosnę. Jakbyście nie wiedzieli, wyżyjcie za okno, jest już runda wiosenna. No więc proszę, Mila w rękawiczkach, a nie w rękawiczkach, Jezus Maria. A nie tylko on zresztą, Jędryszek też założył rękawiczki, ale i proszę, i bramkarz Marisz też w rękawiczkach, może oni się w niego wpatrzyli. No i ten, i te statystyki były po prostu tak na korzyść Cetnarskiego, a tak na niekorzyść Mili. Aha, już pomijam, że Cetnarski jakieś 5 lat młodszy, więc no jest teoretycznie bardziej rozwojowy. A pamiętajmy, że wszystkie imprezy futbolowe będą w przyszłości się odbywać, a nie w przeszłość. Więc tu widać, że ten Cetnarski jest ewident krzywdzony. Co nie znaczy, że akurat trener go nie lubi czy coś, tylko po prostu upierając się, że musi upchnąć Milę, no brakuje mu miejsca dla innych zawodników. I tak to jest, że jeden wypiera, jak to kiedyś Kopernik, takie prawo Kopernika wykombinował, obserwując, co dzieje się na świecie, zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. No bo wiecie, kiedyś była waluta złota, dziś jest papierowa, nic nie warta zresztą. Popatrzcie na kursy walut. To przecież paru gości tam tylko tym żongluje. A kiedyś jak było kilo złota, to było kilo złota. W każdym razie także zły piłkarz wypiera dobrego piłkarza. Na ogół tak bywa. Dobra, trzech pewniaków trenera, Czesława, Lewczuk, Kucharczyk, Gilerme. To taki artykuł o niczym. Natomiast co my tutaj tego? Kiedy Igor przychodził z Zawiszy, wiele osób wątpiło w sens tego transferu. Mi się wydaje, że to było jeszcze inaczej, śmiesznie z tym Lewczukiem, bo kiedy Legia chciała Masłowskiego, to jakąś tam zaliczkę dała. Z Masłowski, który się leczy na kręgosłup, ale można go spotkać z kibicami, się lubi tego, lubi na takie rozmowy przyjeżdżać. Nie wiem, o czym oni tam rozmawiają, chyba o niegraniu, ale dobrze. W każdym razie jakieś rozliczenia między nimi poszły, to już kogoś musieli wziąć, to mówią, dobra, to weźmiemy tego Lewczuka. No i wzięli tego Lewczuka z Zawiszy i się okazuje podstawowy zawodnik. Co ciekawe, on gra w miarę, naprawdę nie szalejmy, w miarę gra. No nie przewraca się na piłce przynajmniej. I Baznan cofnięty do środka obrony, no i nagle Rzeźniczak, jak to się mówi, wyleciał. Ale do niego też dzisiaj wrócimy. Dobra, aha, natomiast co do tego Czesława, to rzeczywiście ciekawe, ta krotka na plus się z tym zetknąłem. Jak Czesław udzielił wywiadu telewizji moskiewskiej i powiedział, że Legia ma słaby skład, jak na ambicje klubu, jak na swoje aspiracje. No i tak powiedział prawdę oczywiście, bo aspiracje Legii to są występy w Lidze Mistrzów.
Ja mam coś powiem, no patrząc na niektóre tam drużyny typu Dynamo Zagrzeb czy Maccabi, to nie są być może jakieś szalone, ten Astana czy na przykład jeszcze tutaj mamy ten Batę Borysów, to nie są jakieś szalone te aspiracje, Malmo, FF nawet, ale skład jest rzeczywiście słaby. No i teraz pytanie, czy wini Czesława za to, że mówi prawdę? No raczej nie, bo on chciałby mieć zawodników, których mówi się w Europie, a nie, no tak jak już wspominałem z tym Nikoliczem, no w Legii w Polsce najlepszy, najskuteczniejszy, a w kadrze Węgier nawet na minutę w dwóch meczach decydujących, czyli ważnych, super, gdzie były potrzebne bramki, gdzie były potrzebne zwycięstwa, w tych meczach nie zagrał nawet minuty, więc to jest podstawa. Teraz proszę. Ciekawy mecz się zapowiada, mianowicie w piątek w Gliwicach, słuchajcie, Piast zagra z Ruchem, to jest fajne. A potem, 5 dni później, czyli to będzie jakiś, nie wiem co to będzie, 5 dni później, środa, byłaby to środowa kolejka, dziwne, to ten Piast jedzie do Zabrza, do sąsiedniego Zabrza. To jest ciekawe, bo Zabrze i Gliwice to dzieli mniej więcej taki mały lasek, przez który kiedyś, jak już wspominałem chyba, Włodek Lubański to chodził na piechotę, bo mieszkał w Gliwicach, a grał w Górniku i szedł pieszo zawsze. A patrzcie, wtedy się dzieci nie bały chodzić przez las, mimo że grasował wampir z tego, ze Śląska, niejaki Marchwicki. Ale on był bardziej za kobietami. Dobra, Rada Prusika, nie zwalniasz trenera, chociaż on z Wrocław. To jest tutaj fajna sprawa, bo Prusiki Pawłowski to są koledzy, jak zresztą jak wszyscy z dawnego Śląska, znaczy z dawnego, z tych starego Śląska, bo oni się mijali, ale w Austrii się na pewno wielokrotnie zderzali i w kasynie. W ogóle Waldek Prusik był fajny, bo był kiedyś właścicielem kasyna i wyobraźcie sobie, uznał, że ta branża jest niedochodowa i wziął i te akcje sprzedał. No i nie mógł się temu nadziwić jego wspólnik, Rysio Sobiesiak, mówi, wiesz, ten Waldek miał taką kurę, która złote jajka znosi, i wziął i to sprzedał, bo mówił, że nie, że to słabo idzie. No proszę, no to Waldek Prusik nie ma dobrego rozeznania. No i teraz tak, słuchajcie, strasznie to nadaje na Gecowa, że to jest słaby piłkarz i daje tylko, potrafi podać piłkę na 5-7 metrów do boku i do tyłu. Nie widziałem żadnego długiego podania do przodu. Może na początku rozgrywek jedno takie było, ale ostatnio na pewno nie. No i tak, a ja kojarzę, że ten Gecow to na Legii teraz poszedł z skrzydełkiem i bardzo dobrą piłkę dał do Kiełba. Ale dla Kiełba Kiełb się za bardzo rozpędził, wybiegając na spalonego i zamiast 1-0 dla Śląska zostało 0-0, a za chwilę 0-1. No. Także nie, no ten Gecow umie grać, tylko że... No i też następny Rudzielec. No. Dobra. Słuchajcie, coś tu jeszcze mogę wam powiedzieć. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Dziekan pisze. Dziekan jest bardzo fajny. Wreszcie wyczaiłem te jego wybory w tym pod Warszawą, no ale szkoda niestety, że... Bo jakby był w Sejmie, to by jakiś tam elegancik się znalazł. Ten, a może by, mówię, komuś przylutował co jakiś czas. Ten. O kapustce. Jest cały tekst o kapustce. No i coś tam pisze, jakieś tam historie. Pisze dziekan o tym, że nie powinien wyjechać teraz z Polski. Nie, że nie powinien w ogóle wyjechać, tylko że nie teraz. Dlatego, że jak pójdzie do Borussii czy do Juve, to się na pewno nie załapie do pierwszego składu. Natomiast, a jak nie będzie grał w ogóle, no bo to takie coś mu grozi, jakby nie grał w ogóle, no to co? No to na euro jest zupełnie zbędny. No i dalej są te dywagacje. W każdym razie dziekan zawsze pisze odwrotnie niż sam postępował. Mianowicie na początek, na razie radziłby mu, żeby codziennie rano, gdy otwiera oczy, zadał sobie to samo pytanie. Co mogę dziś zrobić, żeby być lepszym piłkarzem? No dziekan powinien odłożyć na bok wszelkie inne sprawy. Być egoistą skupionym na treningach. No, trzeba powiedzieć, dziekan był egoistą skupionym na treningach, ale tylko gdzieś do godziny 17, a potem już nie był na treningach skupionym.
No dobra, w każdym razie radzi tutaj dziekan, żeby sobie znalazł jakiegoś menedżera, który mógłby jego karierę troszeczkę, przedstawił mu odpowiednią wizję rozwoju piłkarskiego, no a nie tylko zarobek. No ale zarobek też jest ważny, a musi przy tym zdawać sobie sprawę, czyli Kapustka, że na razie zagrał tylko w 3 meczach kadry, dokładnie. Odbił się na trampolinie, ale może z niej spaść. No wszystko to bardzo... i tu jest fajne też zdanie. Gdy trafi do klasowej drużyny, znajdzie wokół siebie kilkunastu równie zdolnych nastolatków. Nastolatków, bo tam już te kluby ściągają nastolatków, prawda? Zdolnych, a nie tylko jednego Kapustkę. My zawsze mamy trochę takie patrzenie tylko w najbliższej okolicy, a jesteśmy gotowi powiedzieć, że u babci tam to najlepsze jabłka były, tak? Albo grzyby rosły największe, podczas gdy grzyby rosną na całym świecie i jabłka też. Więc my tak chwalimy swoje, ale tego jest pełno na kopy. W każdym razie, potem jeszcze ładnie, to mi się u dziekana podoba, że studzi. Żeby nie było za słodko, nie podpisuję się pod hasłem Europa powinna się nas bać. Entuzjazm po wygranych eliminacjach i meczach towarzyskich z Islandią i Czechami jest zrozumiały. O tym jest skazany, ale nie zwariujmy. W Europie zostaliśmy na razie zauważeni. No i dobrze, no i fajnie. Powiedziałbym wam coś o innych dyscyplinach. Jest bardzo fajne. Zamiast marzeń mam plany. No i ten Fajdek tutaj... Fajdek nam tu opowiada o dopingu ciekawe. Bo wiecie, on najdalej rzuca młotem. To taka klasycznie koksiarska dyscyplina była zawsze. No trzeba tam po prostu kawał blachy jak najdalej wyekspediować. Czyli to trzeba taką żywą siłę mieć. Tak samo jak pchnięcie kulą, jak rzut dyskiem. Akurat polskie specjalności. No i świat żyje obecnie skandalem dopingowym w Rosji. No ja tam nie żyję, no ale powiedzmy. No i teraz Fajdek mówi tak. Kilka osób jest na pewno niewinnych, płacą za błędy kolegów. Niemniej na pewno wszyscy wiedzieli, co tam się działo. No to ta odpowiedzialność zbiorowa. To nie jest struktura, która pojawiła się w tamtym roku. No i ten. No i mówi, żeby odwiesić tych Rosjan nawet dzisiaj, ale wtedy trzeba byłoby ich badać nawet 4 razy w miesiącu. Taki jest surowy Paweł. To wtedy by i ten 4 razy w miesiącu. Aha, w ten sposób nie mieliby możliwości brania dopingu. To jest ciekawe, bo jakby 2 razy w miesiącu, czyli tak jak wczoraj mówiła Radwańska, to znaczy, że można by brać doping. Znaczy, że byłyby te przerwy wystarczające. Zresztą padał mi kolega, że gdzieś tam wystarczy napisać, że się trenuje w jakichś wysokich górach i tak tam to żadna komisja tam nie przyjedzie. A w tym czasie on może siedzieć w laboratorium na nizinach. Przy nim go nie znajdzie w górach i nikt nie zrobi awantury. Natomiast ci kolarze, najlepsi tenisiści i tak dalej, to oni po prostu jadą do Hiszpanii na tam 3 tygodnie, gdzieś tam się, tam też są góry, gdzieś tam się chowają i w tym czasie się nabiją, potem wypłuczą i tego, i po robocie. Dobra, no i dalej Fajdek jest straszny, mógłby w urzędzie skarbowym robić, bo wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, te badania dopingowe. Ale jeśli Rosja chce się wybielić, to niech za to zapłaci. Jestem zresztą zwolennikiem dużo większych kar, te obecne są zbyt łagodne. No i ten, więc jak on jest taki, że kary są za łagodne, to pytanie pada. Wtrącałby pan dopingowiczów do więzień? To jest taki projekt w Niemczech. Na co Fajdek mówi? No już tak trochę łagodzi. Niekoniecznie. Pozbawienie wolności nie pomagałoby w odzyskiwaniu pieniędzy. Tak, nie, on jednak faktycznie, urząd skarbowy. W ogóle Fajdek, fajny chłopak, ale te kolczyki w uszach to mógłby sobie darować, tak powiem szczerze, bo to wygląda słabiutko. Najlepsze rozwiązanie to ogromne kary finansowe, do tego zwrot nagród pieniężnych otrzymanych na dopingu, a może nawet, tuż przywalił, może nawet dożywotnia dyskwalifikacja. A jeśli ktoś chciałby wrócić, powinien w trakcie zawieszenia zwrócić pieniądze, które ukradł. Dobra, i teraz mówi Fajdek, ciekawe jakby jego złapali, to co on by mówił, że przez pomyłkę, że w jedzeniu mu dali, że kaczki jakieś były faszerowane. To wszyscy tacy mądrzy są, a potem ich łapią i nagle się okazuje dupa. Dobra. W przeszłości z powodu problemu dopingowego wyczyszczono tabelę z rekordami globów w podnoszeniu ciężarów. Pojawiły się głosy, że podobnej reakcji potrzeba w lekkoatletyce.
I teraz odpowiedź jego. Nie da się ukryć, że wyniki w Młocie czy Kuli są co najmniej kontrowersyjne. Osoby rzucające w przeszłości tak daleko znajdowały się na bardzo dużym dopingu. Wszyscy to wiedzą, a sami zainteresowani wcale tego nie kryją. Najgorsze jest to, że nie traktują tego jako hańby. Sięganie po niedozwolone środki jest największym przestępstwem w sporcie. Ale są niestety ludzie, którzy się tym szczycą. I cała Europa Wschodnia ich za to uwielbia. To przykre. No i szkoda właśnie, że on nie mówi, którzy to są, ale zakładamy, że to są ci, którzy są najlepsi w historii, czyli Jurij Siedych, Ukraina, Siergiej Litwinow, Rosja, Wadim Dziewiatuski, Białoruś, Kalegorzi Mirofushi, Japonia, Japończycy też widać, tacy świnie, Igor Ostapkowicz, dopingowicze, Białoruś, Iwan Ciechan, Białoruś, Igor Nikulin, Rosja, Juri Tam, Estonia, proszę, cały blok wschodni, Adrian Anusz, Węgry, no bo przecież ten, Japonia to też blok wschodni, bo przecież tam to jest kraj wschodzącego słońca, nie? Dobra, słuchajcie, co my tu jeszcze mamy z ciekawostek, ten, możecie w Multikinie obejrzeć Khalidova z Materlą i na internecie i wszędzie, a pomyśleć, że kiedyś kolega Martin, który zakładał KSW, to błagał, żeby jedno zdanie napisać w gazecie, że jest coś takiego KSW. Nikt nie chciał o tym pisać, a teraz nagle mordobicie popularne. I słuchajcie, o tym się mówi. Golden State Warriors 15 meczów od startu wygrali. I co jest ciekawe, bo ja tym koszem się średnio interesuję, natomiast jest fajny tekstik o tym, że oni grają tak dobrze, bo ja się tak zastanawiałem, bo przeczytałem kadrę ich, nawet nie wiem, czy oni jakoś nie pobili tego rekordu 16 zwycięstw, nie wiem, kiedy grają ten 16, możliwe, że grali w nocy, to jest moja wada, patrzyłem, ale nie znalazłem. Bum. Więc co ciekawe, nie ma tam ani jednego dobrego koszykarza, a oni są mistrzami. No i teraz doczytałem się właśnie w tekście, że oni po prostu grają bardzo szybko i bardzo dużo rzucają. No taka ciekawostka, niesamowita. Na przykład rzucają w każdym meczu 30 razy za trójkę. Z czego 30 razy, z czego 42% trafia. O proszę, jakie to sprytne. A obrony mają najgorszą, znaczy jedną z najgorszych w NBA. Natomiast tyle, co nawalą punktów, to nikt nie jest w stanie tego odrobić. Akcje kończą bardzo szybko, w defensywie szybkie straty, daje im to no jakby szybszy czas reakcji. I wygrywają mecze, mimo tego, że tracą po 100 punktów w meczu. Nie? To jest ciekawe. Że nawet w czymś takim obcykanym jak koszykówka zawsze ktoś wymyśli coś zupełnie nowego, niby prostego i głupiego, nieefektownego. Jeszcze co ciekawe, trener jest połamany, bo miał chory kręgosłup, operację i jakiś asystent go zastępuje. No to powiedzmy, no nie wiem, kto mógłby zastąpić Rafę Beniteza, ale też jest możliwe, że byłoby to skuteczniejsze. No i tego. Dobra, nie będę wam tu kłaskał. Porno wojna w TVP. Też jakby kogoś interesowało moje zdanie, ja przypadkowo oglądałem tę rozmowę w TVP Info i zawsze od lat się dziwię, dlaczego ludzie z PiS-u nie potrafią radzić sobie z aktywnymi, nadaktywnymi, nie że z radioaktywnymi dziennikarkami. Raz sobie poradził ten Błaszczak, który teraz jest ministrem spraw wewnętrznych, bardzo miły gościu. I on po prostu jak Olejnikowa cały czas mówiła, zamiast jemu dać powiedzieć coś, to po prostu założył beret i wyszedł. Czy czapkę, nie wiem w czym on chodzi, może w kaszkiecie. W każdym razie wyszedł i koniec. Więc ja to taką radę mam. Wychodzić po prostu, koniec. Jak dziennikarki chcą same ze sobą rozmawiać. Natomiast co do tej dziewczyny, czy powinno ją się zawieszać? No, ja tak wczoraj miałem dyskusję ze znajomą, ona mówi, ale tu ją zawiesili. Ja mówię, wiesz, no, TVN, twój ukochany, to zawiesił Durczoka, mimo że to były wyłącznie, jak się okazuje, jakieś tam legendy niepotwierdzone. Tak? I teraz ten Durczok chce 9 baniek odszkodowania. Więc mówię, w wielu telewizjach ludzi się zawiesza, odstawia, wyrzuca i tak dalej. Ja również tego doświadczyłem, również TVP Info, ale z zupełnie innego powodu. Natomiast co do dziennikarek, to ja mam taką jedną zasadę, nazwałbym ją zasadą świętą. Mianowicie, jak jest dziewczyna śliczna,
to ona może i największe głupoty gadać. Natomiast jak nie jest liczna, no to to musi być chociaż mądre, a nie tylko i wyłącznie napastliwe. No i jeszcze jedna rzecz. Trzeba mierzyć, jak z jakimi ludźmi wypada rozmawiać, bo inaczej rozmawiamy ze starszą babcią, a inaczej z koleżanką z klasy. Inaczej się rozmawia z palikotem, a inaczej się rozmawia z kimś, kto jest premierem. Tak samo widać to wyraźnie, że te same dziennikarki potrafią grzeczniutko rozmawiać z... Mówię te same, czyli które już wymieniłem. Grzeczniutko potrafią rozmawiać z księdzem Sową, z Lechem Wałęsą na kolankach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak tylko przyjdzie ktoś z tych wrogów demokracji, od kaczyzmu, wojącego, to zaraz są te 1500 jakichś strzałów na sekundę. Jak serii, jak z karabinu. Więc, proszę, jest tytuł. Dziennikarka była bezczelna. Ja myślę, że była bezczelna, zważywszy, że akurat rozmawiała z ministrem kultury. Natomiast gdyby rozmawiała z kimś innym, tak, z jakimś tam szeregowym posłem, to mogłaby sobie być i bezczelna. Nawet można by zrobić konkurs bezczelności. Ja na przykład bardzo często jestem bezczelny, ale naprawdę mówię wobec niektórych ludzi i staram się jednak okiełznać swoje chęci bezczelności. I jeszcze co mam ten, a z kolei drugi mówi, dochowała standardów. No może i dochowała, ale ten. W każdym razie tu wszędzie, że ją zawiesili, a podobno ona wczoraj prowadziła programy, więc naprawdę kara jakaś straszna jej nie spotkała. Natomiast wszystko to jest zabawne do granic. I szybko, żebyście tego, bo już mówicie, że przynudzam. O właśnie, proszę, Durczok się wystroił do sądu elegancko, ale świadkowie, jego znajomi mieli zeznawać, ale nie, znajomi nie przyszli. No proszę, nikt ze świadków się nie pojawił. No ja się raz nie pojawiłem, to mi walnęli 2000 kary, no to się natychmiast pojawiłem, żeby odwiesić karę oczywiście. A tu jest dobre, słuchajcie, a propos tego. Często się mówi, że młodym, że trzeba pracę i tak dalej, no ale młodych to najpierw wypada nauczyć czegoś. I tu jest, proszę, bohaterska lekarka, która przyszyła dwie dłonie. Ja tak się zastanawiałem, bo to gdzieś w Krakowie, ostatnie dwie dłonie, to tam przyszywano gościowi, jak mu w maczetą ktoś odrąbał w knajpie. I zastanawiałem się, czy to ten sam trop, ale nie. Słuchajcie, Sylwester Ordon, 24 lata, z okolic Konina, województwo łódzkie. Pierwszy dzień pracy w nowej firmie zakończył się tragicznie. Gilotyna do blachy w jednej sekundzie obcięła mu obie dłonie. No znaczy, że on nie wiedział, że pod gilotynę nie należy wkładać obu rąk. No ja nie rozumiem. Pomijając, że jako dziecko miałem praktyki robotnicze, wszyscy wtedy studenci musieli mieć i uczyli nas, co zrobić, żeby gilotyna nie odbiła nam, nie obcięła nam rąk. Zazwyczaj to się tak robiło, żeby to tak samo jak z piłą, żeby nie obciąć sobie. Są takie piły, nie? Do cięcia drzew. No po prostu tak są ustawione guziki, że jak nie masz dwóch rąk zajętych, to piła nie działa. No i nie da rady, żebyś ty i piłował i rękę podłożył. No nie da rady. No. Także to jest wszystko to wina ludzi. I tego chłopca, który pierwszy dzień był w pracy, no i wina tego sprzętu, który najprawdopodobniej nie nadaje się do użycia, skoro można sobie ręce ucinać. Dobra. Pomądrowałem. Uczniowie pozbyli się złej dyrektorki. No, jacy strajkowali uczniowie, dyrektorka się poddała. Wcześniej wykończyło kilkunastu nauczycieli. Ja tylko muszę powiedzieć, że jest to niedobre. Uczniowie zaczynają wybierać sobie dyrektorów, bo to ci najsurowsi dyrektorzy zazwyczaj dość mobbingu naszych nauczycieli, a większość nauczycieli to bym niestety, ale to nauczycieli bym wywalał, bo tak, uczniom walą banie, a potem tych samych uczniów podciągają, dając im korepetycje za kasiorę. Przecież ja już nie chcę mówić, ale co drugi nauczyciel w Polsce to taką lewiznę odstawia kosztem dzieci, ale najczęściej kosztem stresu dzieci, ale kasiory ich rodziców. Także u nas z nauczycielami jest to co z lekarzami. Udają biedaków, a tak mówiąc szczerze, jest jakby odwrotnie. Dobra. Słuchajcie, jest ładny donosik na Rafała Bryndala, bardzo fajnego gościa, który pisze fajne piosenki, fajne przeboje. Ma z czego żyć, to akurat idzie z flaszką. No ale jest taki donos, słuchajcie. Było wieczne popołudnie, kiedy ten szedł sobie z flaszką, ten Rafał. No i ten, i...
Mimo to nie była lekka droga. Bryndalem zawiewało na prawo i lewo. Może to degustacja przed wybraniem odpowiedniego trunku, tak płynana satyryka. No to jest do nas ewidentne, że Nawalony szedł se ulicą, tak jakby nie można, nie było prawa, żeby chodzić Nawalonym. Nawalonym nie wolno samochodem jechać, kierować, już jako pasażer wolno. Nie wolno, ale tak to wolno. Ludzie nie wmawiajcie ludziom jakichś dziwacznych historii. No. Dziwacznych historii. Dobrze. W każdym razie kiedyś, pamiętam, był jakiś mundial i nagrywaliśmy z Bryndalem takie kawałeczki dla Canon Plus, takie miniaturki jakby. No ja ze zdziwieniem zauważyłem, że on w ogóle nie ma poczucia humoru, a on jest takim nadwornym satyrykiem. No. A ja, mimo że u mnie humor to jest taki naciągany, okazało się, że również i ten talent zaposiadywuje. Dobra, co my tu jeszcze możemy wam powiedzieć, że ten strasznie mądruje tutaj ten. Strasznie mądruje tutaj Michał Liskiewicz dzisiaj. No takie nie będę. A, no jest dobra rzecz, którą możemy zakończyć. Na ostatniej stronie mamy łowca goli, piękne kobiet, czyli Neymar i tak, obecna dziewczyna, no taka rozłożysta trochę, ale ładnie opalona. A tu, tam jest ten, jest ich tam, tych modelek trochę, jest jakaś jedna całkiem ładna, która mu synka urodziła, ta ma najlepiej, bo będzie mogła go kasować. Najpewniej jak się przeniesie do Stanów, bo to wtedy jest już pewnie, bo to zawsze wszystkie sądy tam na korzyść kobiet, coś jak w Warszawie. Ten, tu jest jakaś, słuchajcie, jedna laseczka, nawet niezła, nazywa się Brunę. I ona, wyobraźcie, rozstali się w trakcie wakacji na Ibizie. No, czyli zainwestował chłopak tego. Zainwestował chłopak w wakacje, a ona odpłynęła innym jachtem. No. Pamiętajcie, że do nich, do tych ładnych dziewczyn, to startuje wielu kawalerów. To nie tak, że jest jeden piłkarz i już od razu ona koniecznie musi kłaść. To tak samo jak z tą dziewczyną, która była z Cristiano Ronaldo, ta cała Irina. Ona nawet gdzieś tutaj jeszcze występuje, tu na tym stole. Irina, czy jestem? O jest Irina. Chodź tu, Irina. Padaj nic, nie? Пожалуйста. O, jest Irina, tak? Bo my tu trzymamy te niektóre. No więc tak, więc Irina i proszę. I Irina, niby ten Ronaldo ją porzucił, bo wolał czas spędzać z synem i liczyć samochody w garażu, a ona teraz się zadaje z jakimś gostkiem, z tym, no ten co grał snajpera w ostatnim takim sezonie oscarowym, że tak powiem. Bardzo zajebiście dobry amerykański aktor, czyli ona z głodu nie umiera. I tak samo, jak są naprawdę zdrowe takie jagi, to do nich jest tam kolejka. One też mają notesy z telefonami i one sobie myślą, Neymar nie, no to prymityw przecież prostak i cały czas na treningach nawet dobrze nie może tego. Nie może się wykazać chłopina. A tutaj jest taki misio, co to też raz w tygodniu, ale kaskę ma większą i pewniejszą, nie? Dobra. Więc ten. Ale tu mamy fajny polski wątek. Polski wątek. Tudum, dudum, dudum. Słuchajcie, dawno nie widziany, bo nawet w ostatnim meczu też nie. Kuba Rzeźniczak będzie miał gwiazdorski ślub za 150 tysięcy złotych. No, za 150 tysięcy to każdy chłop na wsi córce robi, więc już nie przesadzajmy z tym gwiazdorstwem. Chyba, że pod gwiazdami to oczywiście gwiazdorski, ale trzeba powiedzieć, że ta Edyta jest naprawdę śliczna dziewczyna. Edyta Zając, sukienkę ma trochę kiepską, ale ten. Edytka, kocham cię, wyjdziesz za mnie, Kuba. Takim transparentem holowanym przez samolot piłkarz oświadczył się modelce na Florydzie. No to fajnie. W każdym razie rzeczywiście ta dziewczyna jest fajna, śliczna. A w sam raz na dziewczynę piłkarza. Jak będzie po ślubie, trzeba tylko życzyć, żeby było jak najlepiej. No i co tu jeszcze z ciekawostek, to tu dużo nie ma. Ale ten, dopiero jest latem ten ślub, więc możemy wykluczyć wątek ciężarówki, że to taka pilna sprawa. Natomiast Edyta chce, by ten dzień był wyjątkowy i naprawdę niezwykły. Mówi nam osoba, to będzie takie wzruszające. Osoba z otoczenia przyszłych nowożeńców ma królować biel, przepych. No to tak biel, to taka nowatorska jak na ślub. Biel, proszę. A myślałem, że na każdym ślubie króluje biel.
Przepch ma królować, aha. Biało-różowe kwiaty, okrągłe stoły. No, te, no jak wynajmuje się stoły, to zawsze są okrągłe, po to, żeby się goście widzieli. No. Ten, co tu jeszcze mam? Będzie dominować styl glamour. To jest śmieszne, bo żaden czytelnik Super Ekscesu nie wie, co to jest styl glamour. Ten, ja też nie wiem, co to jest glamour. Muzyka oczywiście będzie na żywo. Tort będzie duży, no coś za często słowo będzie. Ten tort będzie duży i waniliowy. No, nowina straszna. Ze słodkości jeszcze babeczki. Czekoladowe fondue. O fondue też ludzie nie wiedzą, ale niektórzy słyszeli, ale jeden na sto. Stoły będą przybrane białymi i różowymi różami. Na myśl o imprezie u rzeźniczaków, ach, cóż to będzie za gwiazdorski ślub. No ja tylko powiem, że dlaczego u rzeźniczaków? Bardzo możliwe, że rzeźniczak, żeby trochę zamydlić oczy Europie, zmieni sobie nazwisko na Zając i będzie Jakub Zając, a jakbyście nie wierzyli, że on może zmienić sobie na Zając, Zając dobre futbolowe nazwisko, to ten, dobra, te dziewczynki też się tutaj dorzuci. Dziewczynki Romarii, niech se tu leżą. To był kiedyś taki piłkarz w tym, w Widzewie się nazywał Jan Marchewka. Jan Marchewka, a może w Legii on był i się nazywał Jan Marchewka. No w każdym razie na pewno się nazywał Jan Marchewka. No i którymś razem zaczyna się nowa runda, wiosenna też, tylko że kiedyś wiosenna się zaczyna na wiosnę. W marcu zaczyna się runda wiosenna, no i patrzymy, a tu jest nowy zawodnik, Jan Jerzewski. Jan Jerzewski, no i wszyscy, o Jerzewskiego, skąd wzięli tego, ściągnęli tego Jerzewskiego, nikt nie słyszał o Jerzewskim, ale okazało się, że Marchewka aż do tego stopnia wstydził się swojego nazwiska, że ożenił się z Jerzewską i został Jerzewski. Także dobra, natomiast co do Kuby Rzeźniczaka, ja mu radzę, żeby przeszedł na prawą obronę, czy żeby wrócił na prawą obronę. Tam nie będzie takich klopsów być może robił. Natomiast po tym, co widziałem, jak Broś wystawił Kiełbowi w ostatnim meczu ze Śląskiem, to na pewno Rzeźniczak nie byłby tam gorszy. No od Bereszyńskiego nikt nie jest gorszy. Także tego wszystkiego dobrego, ale to dopiero latem. No, tylko 250 osób, więc znowu mnie nikt nie zaprosi, ale przeżyjemy. Przeżyliśmy na szwedzki, przeżyjemy i też jeszcze niejedno wesele. Dobra, do jutra może jakieś pytanka porobimy. Podobno jakiś 200 odcinek czy coś, ale nie ma teraz chęci na świętowanie, ponieważ popadłem w abstynencję aż do świąt, więc poświętujemy sobie jak będzie 250 na przykład, nie? O, albo 251. Zobaczymy. No, na razie abstynencja. Mam nadzieję, że widzicie, że tutaj lekkie robię postępy. Wszystko dla nas.